Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest środa 25 tygodnia zwykłego. I liturgia słowa zaprasza nas do Ewangelii świętego Łukasza do 9 rozdziału, początek tego rozdziału, wiersz od 1 do 6. Jezus zwołał dwunastu i dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami, władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnicie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię, uzdrawiając wszędzie. Właśnie, takie wielkie posłanie. Takie wielkie posłanie dwunastu, wielkie posłanie 12, czyli tych, którzy zdecydowali się przyłączyć do Jezusa, tych, którzy jak Mateusz co rozważali się wczoraj, zdecydowali się odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa, żeby Jemu towarzyszyć, żeby wejść w Jego los, w Jego historię, złączyć się z Nim w Jego losie, w Jego historii, żeby zostawić całą swoją dotychczasową historię, puścić ją z rąk. Tak, i skorzystać z tego zaproszenia, że w Chrystusie przychodzi Bóg, Bóg, który mi proponuje, żeby, że Jego historia, Jego życie, Jego los może stać się moim, jeśli ja tylko zechcę się do Niego przyłączyć właśnie. I to widzicie, przeżywamy na każdej Eucharystii, prawda? Przychodzimy na Eucharystię, każdy z naszymi każdy ze swoimi obciążeniami, ze swoją historią, ze swoim losem ze wszystkim co się wydarzyło, ze wszystkim co mnie spotkało, ze wszystkim co zrobiłem ja, przychodzę na Eucharystię i doświadczam, że przychodzi Jezus, zasiada ze mną do jednego stołu, daje mi samego siebie i w ten sposób mnie zaprasza, żebym ja cały należał do niego tak jak on do mnie, żebym się z nim złączył tak jak on ze mną, żebym się do niego przyłączył i Pozwolił na to, żeby, żebym puścił wreszcie całą moją dotychczasową historię, mój sposób życia, mój sposób myślenia, tak, żebym zostawił to wszystko, co do tej pory mnie spotkało, co się stało, wszystko, co do tej pory zrobiłem, żebym to po prostu puścił, tak, i, i, i właśnie, żebym skorzystał z tego niezwykłego zaproszenia, że w Chrystusie Bóg, właśnie darem samego siebie, Proponuje mi, że jego los, jego historia może stać się moim losem, moją historią, niezależnie od tego wszystkiego, co do tej pory się wydarzyło, stało w moim życiu. Okazuje się, że to zaproszenie jest absolutnie bezwarunkowe. Bezwarunkowe, dlatego że na to zaproszenie nie da się zasłużyć, nie da się zarobić, nie da się wykazać. Bezwarunkowe też, dlatego że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy jesteśmy na jednej, na jednej płaszczyźnie, wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym, wszyscy byliśmy poczęci w grzechu, wszyscy jesteśmy grzesznikami. I szczerze Wam powiem, że tak jak się popatrzy z punktu widzenia Boga, to jakieś takie rozróżnienie na grzechy większe, mniejsze, no, grzech jest grzech, zdrada jest zdradą, zgardzenie Bogiem jest zgardzeniem Bogiem, obojętnie czy to. Mniejszej rzeczy, większej. Właśnie jak popatrzeć w pewien, w pewien określony sposób, jak popatrzeć, to jeżeli ja gardzę Bogiem dla jakichś drobiazgów, no to tym gorzej. Nie? Z pewnego punktu widzenia, no jeżeli ja gardzę Bogiem po to, żeby ukraść miliony, no to jeszcze pół biedy, bo. Bo chodzi o miliony, ale jeżeli gardzę Bogiem, żeby ukraść pięć złotych, to jest dramat. Że, że prawda, pięć złotych jest ważniejsze niż cała jego miłość, cała jego propozycja, cały jego dar z siebie. To już całkiem go dramatycznie nisko wyceniam. No, Judas sprzedał Jezusa za 30 srewników, to była cena niewolnika w tamtych czasach, a my właściwie za co go w naszej codzienności sprzedajemy, za chwilę wygodnictwa, właśnie za, za jakiś taki doraźny prawda, zysk, za, za kubek kawy i inne takie rzeczy, prawda? Tak, więc jak się popatrzy z tego punktu widzenia, to może się okazać, że to co my uważamy za nieistotne i nieważne, to to jest najbardziej dramatyczne. I rzeczywiście z punktu widzenia miłości to najistotniejsze, najważniejsze są drobiazgi. Miłość nie jest nerwicą natręst, prawda? Nie prowadzi do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, tylko prowadzi do wolności, do, do, do celebrowania właśnie codziennych drobiazgów wolności, nie? do cenienia sobie tych codziennych drobiazgów, nie na zasadzie nerwicy natręt, ale właśnie na zasadzie radości święta. Każdy ten drobiazg staje się okazją do celebrowania bycia w relacji. Z tym, który przyszedł do mnie i zaprosił mnie, żeby Jego życie stało się moim życiem, żeby Jego los stał się moim losem, Jego historia stała się moją historią. No i teraz jest pytanie, ile dla mnie to jest warte, ile jest dla mnie warte wytrwanie z tym, który mnie zaprosił. Dla Jezusa wytrwanie w ramionach Ojca było warte nawet tego, żeby dać się ogołocić ze wszystkiego, torturować, przybijać do krzyża i wytrwać na krzyżu. Żeby byle tylko wytrwać w ramionach Ojca, nie dać się z tych ramion wynęcić ani wypłoszyć. Jest taka książka, no książka sama w sobie, a jeszcze gorzej film, który powstał na podstawie tej książki. Ostatnie kuszenie Chrystusa, ale samo w sobie, no to wszystko to jest takie przerobione. Ale idea, która leży u podstaw tej książki jest dosyć poprawna, bo w chrześcijaństwie to od, od początku było takie mniemanie, że Jezus licząc na krzyżu był silnie kuszony, że ślady tego kuszenia no to są właśnie w okrzykach tłumu zejdź z krzyża, uwierzymy Tobie, że Jezus właśnie do tego był kuszony. Właśnie to trzeba zrozumieć, kiedy się rozważa mękę Pana, to trzeba to zrozumieć, że to właśnie jest Pan pogrążony w męce. Tak? Pan, który ma moc, w każdej chwili drgnieniem woli to wszystko skończyć. <laughs> pan, który w tej waszej chwili, kiedy jest męczony, podtrzymuje w istnieniu, utrzymuje w istnieniu, dzieli się swoim życiem z tymi, którzy go męczą. Właśnie to jest szokujące, to jest porażające w miłości Pana pogrążonego w męce, że ci, którzy go męczą w tej chwili istnieją tylko dlatego, że On w tej chwili udziela im swojego życia, wystarczy, żeby przestał to robić, przestał chcieć ich istnienia, przestał chcieć ich życia. Tak, wystarczy, żeby Jezus przestał chcieć, prawda? I to wszystko by się skończyło. Prawda? I to jest porażające, że Pan trwa w tej męce. Dlatego, że chce, chce istnienia tych, którzy to czynią, i w ten sposób Pan jest w jedności z Ojcem, Ojcem wszystkich, Ojcem, który w tej chwili chce mieć właśnie takie dzieci. Nie? To jest porażające. Nie? I właśnie w ten sposób Jezus trwa w ramionach Ojca do samego końca, w jedności z Ojcem, i ta jedność z Ojcem jaśnieje ostatecznie w zmartwychwstaniu Jezusa, w zesłaniu Ducha Świętego co w sumie, jak się dobrze przeanalizuje Ewangelię, dane Pisma Świętego, to właśnie to jest jeden akt. Zmartwychwstanie, zwycięstwo nad śmiercią, prawda, zajaśnienie prawdy o tej pełnej jedności Ojca i Syna w Duchu Świętym, i danie Ducha, i dawanie Ducha Świętego, zesłanie Ducha Świętego, to jest wszystko jeden wielki akt. Nie? Wielka manifestacja właśnie tego, nie? że Jezus w swoim człowieczeństwie wytrwał do samego końca w naszej jedności z Ojcem w Duchu Świętym. Prawda, i ta jedność się objawiła w Jego zwycięstwie nad śmiercią, w Jego oddaniu Ducha, w Jego tchnieniu, który, z którym przychodzi zawsze z martwych stałych, w zesłaniu Ducha Świętego. Prawda? Wielka manifestacja Boga, który jest większy od wszystkiego, którego miłość jest większa od wszystkiego i którego plany są większe od wszystkiego, którego życie jest większe od wszystkiego, Boga, który jest większy od wszystkiego. Wielka manifestacja Boga, nie? który nad wszystkim panuje, jest większy od wszystkiego. Yy, właśnie, więc yy, to jest wszystko bardzo. Niezwykłe i teraz okazuje się, że ten Bóg, który przychodzi w Chrystusie, ten wielki Bóg, który się manifestuje w Jego męce i w Jego zmartwychwstaniu w ostatecznie w pełni i doskonale i dlatego tutaj trzeba nam bez przerwy zgłębiać. Ten wielki Bóg, prawda, daje się mi w darze, jest moim Bogiem, staje się moim Bogiem, chce być moim Bogiem, chce oddawać mi samego siebie i zaprasza mnie do tego, żebym ja miał udział w Jego historii, w Jego losie, prawda, w Jego życiu, w Jego szczęściu, w Jego radości, w Jego potędze, w Jego mocy, prawda, i to wszystko jest w darze samego Boga i to się stało w momencie stworzenia, że człowiek został obdarowany Bogiem i dlatego stał się człowiekiem i dlatego odniósł sobie moc i władzę bycia obrazem i podobieństwem Boga i to się stało Prawda, w tym dziele, które dokonał Jezus Chrystus, do którego mamy nieustannie dostęp w Eucharystii, właśnie i tu okazuje się, że to dzieło znowu polega na darze Boga samego siebie: że Bóg oddaje się, oddaje się w nasze ręce, oddaje się nam, oddaje się nieustannie, właśnie po to, żebym ja mógł żyć Jego życiem, miał udział w Jego losie, miał w sobie Jego moc i władzę. Jego mocy i władzę wyrażania pełni prawdy o tym, kim jest Bóg. Nie? Żeby we mnie ta prawda jaśniała w pełni. Ale żeby jaśniała w pełni, to właśnie dlatego Bóg mnie włącza w pełni do jedności ze sobą, do swojego losu, do swojego życia, do swojej historii, do swojej miłości. Ojciec i syn. Prawda, złączeni w jedno w Duchu Świętym zapraszają mnie do swojej relacji, do historii swojej relacji, do, do swojego życia, życia Ojca i Syna, połączonego w Duchu Świętym jedną miłością. Ja mogę mieć sobie tą jedną miłość Boga i mogę tą miłością żyć, i tą miłością obdzielać świat. Prawda? I teraz chodzi o to, żebym ja zobaczył w tym wartość, żebym zobaczył w tym wartość, taką wartość, jaką wartość wziął Jezus. W jedności z ojcem, że to była dla niego największa wartość. To, że, że może być jedno z ojcem w duchu świętym. I ta wartość była dla niego większa od wszystkiego, co, co go spotkało, co, co mógł mieć na tym świecie, mógł zrobić. I właśnie wracając do tego kuszenia: nie, że Jezus na krzyżu jest kuszony, żeby zejść. Jest taka tradycja, że diabeł wtedy roztaczał przed Jezusem. Wspaniałą wizję życia, które Jezus mógłby mieć na tym świecie, mógłby wykorzystać swoją potęgę, swoją moc, swoje możliwości właśnie do tego, żeby z krzyża zejść i zbudować sobie wspaniałe, piękne życie. Nie? Mógłby sobie poukładać to życie tutaj na tym świecie, mógłby sobie żyć spokojnie, nie musiałby robić nic złego, mógłby sobie tam ludzi troszyć się o ludzi, uzdrawiać ich. Prawda, modlić się, byle zszedł z krzyża prawda, i wykorzystał swoją moc właśnie do tego, żeby z krzyża zejść i ułożyć sobie spoko życie. Właśnie w książce to nawet jest taka wizja, prawda, że, że roztaczał Jezus przed Jezusem diabeł wizję, prawda, że jakby to szczęśliwie sobie Jezus żył, Prawda, z Marią Magdaleną, jakby to piękny dom mieli, w ogóle wspaniałe życie, jakby to Jezus właśnie zajmował się działalnością dobroczynną, nie? Maria Magdalena by mu w tym dzielnie pomagała i w ogóle wszystko super. Jezus nie był kuszony, żeby zejść z krzyża i wszystkich zniszczyć. Przeciwnie, Jezus był kuszony, żeby zejść z krzyża właśnie poukładać sobie piękne życie i zająć się działalnością dobroczynną. I to jest bardzo ciekawa idea i dokładnie pokazuje mentalność złego ducha i jego spryt i to, jak on funkcjonuje i to, jak my się na to świetnie łapiemy, nie? I to, jak my się na to świetnie łapiemy, prawda? Tylko, że wtedy Jezus już by nie był w ramionach Ojca i właśnie tak działa zły duch, prawda? Że z jednej strony próbuje nas czymś zastraszyć, zniechęcić, Prawda? na przykład jakąś formą męki i trudu, nieprzyjemności i w ogóle roztacza przed nami wizję, jak to ci trudno, jak to ci źle, jak to tego nie masz tamtego, jak to ci wszystkiego brakuje, jak to inni mają lepiej, roztacza przed tobą wizję, co to ciebie nie czeka, Prawda? Jak, to się, jak to będziesz musiał cierpieć, jak to będzie ci trudne jak to się napocisz, a z drugiej strony będzie cię nęcił, nie? będzie ci roztaczał takie wizje, że prawda małym wysiłkiem, nie? że wystarczy tam prawda, sięgnąć i zerwać, to sobie możesz uniknąć tego wszystkiego trudu, wyjść z tego wszystkiego całego trudu, utrudzenia, z tego całego niebezpieczeństwa, prawda? możesz sobie tu spoko pożyć, spoko sobie poukładać życie. Jak się tam pójdziesz, to zrobisz, po tamto sięgniesz, prawda, Przecież nie musisz tak się trudzić. Nie? Prawda? Możesz sobie tam spokojnie żyć i wcale nie musisz robić nic złego, całkiem dobre rzeczy będziesz robił. Prawda, tylko żeby człowieka ostatecznie wyciągnąć z tego, do czego zaprosił mnie ojciec. Tylko, żeby do tego. Ostatecznie wyciągnąć człowieka z tego, do czego zaprosił mnie Jezus. Czyli, jeżeli mnie uda, się, uda się mnie wyciągnąć z tego, do czego mnie zaprosił Jezus, prawda, to wtedy ja wyłączę się z tego udziału w losie i w życiu Jezusa, w jego historii. Bo Jezus każdego z nas zaprasza do swojego losu, do swojej historii na sposób każdego z nas, na indywidualny sposób. To jest moja osobista historia z Jezusem, moja osobista droga z Chrystusem, moja osobista codzienność, moje osobiste życie, moje osobiste powołanie, właśnie to co tak gdzieś w tych moich medytacjach ciągle się pojawia, ta nasza codzienność. I teraz chodzi właśnie o to, że dopóki moja codzienność jest celebrowaniem mm. celebrowaniem tego zaproszenia, które dziś do mnie dotarło, Dopóki moje życie chwila po chwili jest celebrowaniem właśnie tego zaproszenia, że ja właśnie w tej chwili włączam się w los Jezusa, w los Syna Bożego, a w ten sposób mam udział w losie całej Trójcy Świętej, w historii całej Trójcy Świętej, w wielkiej historii tej miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego, no to moja codzienność przestaje być szara, staje się święt, świętowaniem właśnie tej jedności, do której zostałem zaproszony. I także że Jadam jewa, jest przed nam to przywrócić. I teraz dzisiejsza Ewangelia, która mówi o posłaniu dwunastu, to właśnie pokazuje z jednej strony to wielkie przyłączenie dwunastu, bo najpierw Jezus robi różne rzeczy, a później przekazuje dwunastu mocy i władzę czynienia tych samych rzeczy. Daje moc i władzę nad wszystkimi demonami, tak dosłownie mówi święty Łukasz, nad, nad dajmonionami, dajmonion. Daimon, zaraz wróciłem do tego słowa, wcale nie nad złymi duchami. Akurat tutaj nie ma mowa o pneumata ponera, czyli duchy złe, ani pneumata katarta, czyli duchy nieczyste, tylko jest konkretnie mowa o, o daimonion. daimonion, prawda, czyli demonik, słowo zdrobnienie od daimon, nie? że dał im moc i władzę nad demonami, <coughs> Oraz władze leczenia chorób. I tu pojawia się takie jedno z moich ulubionych słów, terapeo. Nie? Właśnie, terapeo. I to ciekawe, bo tutaj święty Łukasz, no dlatego się, jest taka tradycja, że święty Łukasz jest lekarzem, był lekarzem, bo tutaj się pojawia takie dosyć precyzyjne słowo. Te choroby to są różnie, nawet w dzisiejszej Ewangelii nazywane różnymi słowami nosos, nosos to jest taka choroba zazwyczaj nieuleczalna. Raczej wskazuje to na chorobę nieuleczalną. I teraz ta władza leczenia chorób, władza, władza, władza dokonywania terapii na tych nieuleczalnie chorych, przewlekle nieuleczalnie chorych, to może się okazać, że tu z jednej strony może chodzić rzeczywiście o to, żeby żeby ta potęga, moc, która przychodzi w apostołach, żeby się objawiała w tym, że są zdolni do leczenia tego, czego świat nie jest w stanie wyleczyć. I to oczywiście nie podważam tej interpretacji. Ale dla mnie ciekawsza jest interpretacja, bo to jest ciekawsze, bo to, że ja przyjdę, Cię zdrowie i tyle, i pójdę dalej, to nie jest aż tak szokujące. O wiele bardziej szokujące to jest taka miłość, nie? Która znajduje radość w cierpliwym pielęgnowaniu kogoś, kto jest nieuleczalnie chory, ze świadomością, że ten ktoś jest nieuleczalnie chory i to moje, tam moje pielęgnowanie go nie doprowadzi do wyzdrowienia, nie doprowadzi do jakiegoś rozwiązania, że ja po ludzku nie mam tutaj nadziei na rozwiązanie tej sytuacji, tego kogoś nieuleczalnie chorego. Ale on jako człowiek dla mnie wart jest miłosnej troski o niego dzień po dniu, chwila po chwili, bo do tego mnie zaprosił Jezus. Jezus, który znajdował radość w takiej właśnie terapii. Jezus, który od dwóch tysięcy lat robi terapię świata, prawdę mówiąc, bez większej nadziei na jakieś rozwiązanie. Okazuje się, że my nie dojdziemy nigdy w tym świecie do, do celu, do rozwiązania, nigdy w tym świecie nie zbudujemy nie odbudujemy raju ziemskiego, nigdy w tym świecie. Tu w tym świecie będziemy zawsze w drodze. Jezus znajduje radość właśnie w terapii, czyli w cierpliwym pielęgnowaniu, troszczeniu się z miłością o tych, którzy są nieuleczalnie chory, chorzy, śmiertelnie chory, na grzech pierworodny i nigdy nie uda się nas wyleczyć do końca z grzechu pierworodnego. Tym lekarstwem na grzech pierworodnym ostatecznym to jest nasza śmierć. I choroba Grzechu Pierworodnego nieuchronnie zmierza do odejścia z tego świata, do śmierci. Tylko sztuka polega na tym, że miał ja umarć związany z Chrystusem, to wtedy będę miał udział w jego zmartwychwstaniu. Powstanę nowy, już wolny od Grzechu Pierworodnego ostatecznie. Jeśli, i, i, I o to chodzi w naszym życiu. Dlatego papież Franciszek mówi, że Kościół to jest szpital polowy. To jest szpital polowy. Celem Kościoła nie jest odbudowanie raju ziemskiego. Celem Kościoła jest podtrzymywanie ludzi w drodze, nie? w walce duchowej. W walce duchowej, która polega na upartym powracaniu do, do związania swojego losu z Chrystusem. I właśnie w ten sposób, w dwunastu, w apostołach, w Kościele, jaśnie mocy, i potęga Chrystusowej miłości, w tym, że Kościół się uparcie troszczy o grzeszników, bez większej nadziei na to, że ci grzesznicy przestaną grzeszyć. Właśnie to, to jest łuda, w której topi z duch że ja siebie jestem w stanie doprowadzić do takiego stanu, że przestanę grzeszyć w ogóle. Nie, nie przestanę grzeszyć. Do ostatniego tchu nie przestanę grzeszyć, prawda? Natomiast sztuka polega na upartym wracaniu, coraz głębszym wracaniu do Chrystusa, prawda? Więc sztuka polega na tym, żeby rzeczywiście pilnować się, żeby nie zgrzeszyć, nie rozminąć się z Chrystusem, nie rozminąć się z Jego Zaproszeniem. Nie dać się wywabić z tej historii, z losu Jezusa, z życia Jezusa, do którego dzisiaj zostałem zaproszony. Za, jakby strzec się tego za wszelką cenę, jeśli trzeba, to i za cenę przelewu krwi, właśnie dlatego, że widzę w tym niesamowitą wartość. Za wszelką cenę tego się strzec, a kiedy mi się to zdarzy, to uparcie wracać. To uparcie wracać, i, i, i jeżeli wracam w odpowiedni sposób, to ta moja relacja z Jezusem, to moje związanie z nim stanie się jeszcze głębsze. I właśnie to jest potęga Chrystusa, że on nie doprowadził nas wcale do takiego stanu, że my staliśmy się absolutnie bezgrzeszni. To doprowadził do takiego stanu, że nawet nasze upadki, nasze błędy, nasze grzechy mogą stać się okazją do jeszcze głębszej relacji z Chrystusem, do jeszcze głębszego zacieśnienia więzi. Co nie znaczy, że one są potrzebne. Właśnie potęga Jezusa polega na tym, że on z tego uczynił możliwość. Nie? Ale one nie są w ogóle potrzebne, bo wiele skuteczniejsza droga to jest droga Maryi bez grzechu, tak, to, to widzimy. Właśnie, więc to jest moc i potęga uczniów Chrystusa. Moc i potęga Chrystusa to jest właśnie w tej cierpliwej miłości, która znajduje radość w samej sobie terapii, czynieniu terapii, czyli czynieniu miłosnej troski, a nie w tym, że oglądam efekty tej miłosnej troski. Właśnie. I to jest moc i potęga uszu Chrystusa, że się będę troszczył o tych, którzy nie dają nadziei na jakieś rozwiązanie, na, na wyjście z sytuacji, na cokolwiek, a i tak są dla mnie warci miłosnej troski, miłosnego zatroszczenia się o nich. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Nie? I teraz moc i władza nad demonami. Demon, tak jak już tłumaczyłem, słowo greckie, daimon, pochodzi od takiego czasownika dajo. To Dają mówi o rozdzielaniu losu, o rozdawaniu losu, o decydowaniu o losie. nie? I właśnie, demon jest tym, to, to słowo demon wskazuje na kogoś albo na coś, co próbuje Cię przekonać, że to on. Właśnie ten demon de zadecyduje o Twoim losie. Że jeżeli, jeżeli jesteś zainteresowany, żeby mieć tak zwany lepszy los, to musisz się układać z tym demonem, nie masz innego wyjścia, bo to on zadecyduje o Twoim losie. I tym demonem to może być ktoś, a tym demonem to też może być coś, w którym ja upatruje prawda, że jest coś, co decyduje o moim losie, na przykład kasa. Nie? Kasa decyduje o moim losie i ja muszę się układać z kasą, mieć przed oczami bez przerwy kasę i w ogóle kasę, jeszcze raz kasę. Nie? Prawda, że to decyduje o moim losie. I ta moc i władza nad demonami, to jak później czytamy Ewangelię, to jest, zobaczcie, że. Jezus mówi tak, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami, władzę leczenia chorób. I teraz następne zdanie. Wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. I zobaczcie, że władza leczenia chorób i uzdrawianie chorych się pokrywa. Natomiast, co jest w miejscu władzy i mocy nad złymi duchami? Głoszenie Królestwa Bożego, prawda? I ostatnie zdanie Ewangelii, wyszli więc, chodzili po wsiach uwaga, głosząc Ewangelię, uzdrawiając wszędzie, uzdrawiając, terapeut tu się pojawia, wszędzie, głosząc Ewangelię i czyniąc terapię, nie? Że ta terapia się po, po, po pokrywa, ta uzdrawiając, uzdrawiali chorych, prawda, władze leczenia chorób, nie? Że to się cały czas pokrywa, nie? Ta troska o słabych, nie? Właśnie, że wysłał ich, aby głosili Królestwo że uzdrawiali chorych. Tu się pojawiają, taka kategoria, tak jak wyżej byli, czyli nieuleczalnie chorych. Chorzy to tu są astenes, czyli bezradni, bezsilni, słabi, pozbawieni mocy, pozbawieni siły, prawda? Pochylajcie się nad słabszymi, prawda? Nad najsłabszymi, nie? Tak i tutaj uzdrawianie, ale zobaczcie, że w miejsce władzy i mocy nad wszystkimi złymi duchami, to pojawia się głoszenie Królestwa Bożego, głoszenie Ewangelii. Że uzdrawianie chorych, uzdrawianie słabych, uzdrawianie no to cały czas się pojawia, natomiast w parze z uzdrawianiem tylko raz się pojawia władza i moc nad złymi duchami, nad demonami, a potem jest to zastąpione przez głoszenie, prawda, Królestwa Bożego, głoszenie Ewangelii, przez ewangelizowanie. I okazuje się, że ta moc i władza nad demonami, moc i władza pokonywania demonów, to jest tak naprawdę moc i władza trzymania się prawdy Ewangelii. Tutaj, Szykłania szósty rozdział listu do Efezjan, 10 Paweł mówi o zbroi Bożej, o wyposażeniu do walki duchowej. Okazuje się, że ta walka duchowa to jest uparte trzymanie się prawdy. Nie? Prawdy o Bogu, który wyszedł mi naprzeciw Chrystusie który zaprosił mnie do swojego życia, do swojego losu, do swojej historii. Ja uparcie trwam w tym Jego losie, w Jego historii. Nie daje się przekonać, jak Jezus na krzyżu, prawda, że jest ktoś, kto mi da lepszy los, bo kto mi da lepszy los niż los samego Boga. prawda? I to jest właśnie demon. demon że on ci próbuje wmówić, że ten los, który ci proponuje Bóg, ta historia, którą ci proponuje Bóg, ta codzienność, która ci proponuje Bóg, to życie, które ci proponuje Bóg, to nie jest takie wcale najlepsze, że można sobie zdobyć lepszy los, lepsze życie, lepszą codzienność, prawda, lepszą historię nie? po swojemu. I potem zawsze lądujemy na kupę, kupie gnoju, tak jak Job. Nie? Tak jak Mateusz, wczorajszej Ewangelii. Siedzimy na kupie gnoju, drapiamy się skorupą po głowie i się zastanawiamy, do czego to ja niby pięknego doprowadziłem, szukając lepszego losu niż to, co mi zaproponował Bóg. I teraz właśnie teraz w centrum są wskazania Jezusa, które Jezus daje apostołom, i zobaczę, że tu już jakby zaczynamy rozumieć te wskazania, bo to, co Jezus mówi, to mówi, żeby oni odcięli, odcięli, nie? odcięli. Wszystkie narzędzia, którymi demon się posługuje, żeby odciągać nas od prawdy. Żąkuj nas wielkością, nie? tak mi się ta laska zawsze kojarzy. Z jakimś autorytetem, wielkością, nie? Więc kusi nas wielkością, kusi nas chłopami. Nie, że musisz się worek naszykować, bo ile to zarobisz, ile to zdobędziesz, nie? prawda. Każe nam się zabezpieczać na rzekome niebezpieczeństwa, robić zapasy, prawda? Dbać o te wszystkie rzeczy dotyczące doczesności, prawda? Tak jakby Pan Bóg zupełnie nie miał wpływu na to właśnie. Jakby Pan Bóg o tym nie wiedział, każe nam się zaniepokoić naszą doczesnością, naszą biologią i tutaj angażować fundamentalnie się. Natomiast zobaczcie, że ci posłani są wezwani do Jezusa do czego? Do tego, żeby w ogóle się nie angażowali w sprawy doczesne, żeby się w pełni zaangażowali właśnie w głoszenie królestwa, w głoszenie Ewangelii, głoszenie prawdy o Bogu, który wyszedł, bo ten Bóg chce w tych dwunastu wyjść. Nie? wejść ku, ku ludziom w tych dwunastu i teraz właśnie to jest ostateczny wymiar dzisiejszej Ewangelii, że chodzi o to, żeby styl życia dwunastu był taki, żeby było widać, że ich najważniejszym w ich oczach, najważniejszym, że tak powiem, wyposażeniem jest Chrystus, który im się dał. On jest niewidzialny, ale Jego widać w stylu życia. Jego widać w tym, w którą stronę oni żyją zwróceni. Widać w tym, skąd przede wszystkim czerpią, prawda? I na czym są przede wszystkim skupieni? Że, że widać w ich stylu życia, prawda? Że widać w ich ży w ży w ży w stylu życia. Czy ja w moim życiu szukam zabezpieczenia doczesnego i buduję coraz to doskonalsze zabezpieczenia ziemskie i doczesne, biologiczne? Jestem tu skupiony, żeby sobie karmić moją biologię i, i właśnie to jest w centrum. Prawda? Czy to jest? Oczywiście, jakoś tam ważne, Jezus w ogóle nie pozbawił wszystkiego swoich uczniów, prawda. Tylko jakby te wskazania mówią o pozostawaniu absolutnie na tym, co konieczne. Nawet to wskazanie, że jak wejdą do jakiegoś domu, to niech tam zostaną, żeby nie byli skupieni na szukaniu, że tu wygodniej, tu niewygodniej, prawda. Tylko absolutnie na tym, co konieczne. Dlaczego? Żeby nie dać. Demonowi punktu zaczepienia, żeby drążył, nie? A możesz mieć wygodniejszy dom, a większy autorytet, a lepsze środki, a więcej kasy, nie? Aby ci to pomogło, abyś lepiej głosił Ewangelię. Moja jakość głoszenia Ewangelii wynika tylko i wyłącznie z mojej relacji z Jezusem. Bo głoszenie Ewangelii to jest głoszenie Jezusa. Głoszenie tego Boga, który przyszedł w Jezusie i zaprosił każdego człowieka właśnie do tego, żeby każdy człowiek miał udział w jego życiu, w jego losie, w jego historii, właśnie w historii wielkiej miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego. I teraz jeżeli ja poprawnie odczytałem zaproszenie Jezusa, upoiłem się tym zaproszeniem Jezusa, że ja zostałem zaproszony do jego historii, jego losu, to dzielę z nim los właśnie tego, Syna Bożego, który przychodzi mówić ludziom o Ojcu, o Ojcu wszystkich. I to mówienie ludziom o Ojcu Wszystkich, to się właśnie przejawia właśnie w terapii. W terapii wszystkich, nie dlatego, że sobie na, tym, na to zasłużyli, że sobie kupili moją miłość. Jeżeli trzeba moją miłość kupować i zasługiwać na moją miłość, jeżeli ja stawiam warunki, prawda, będę Cię kochał, będę Twoim przyjacielem, będę ci, Tobie miły i życzliwy, jak Ty będziesz miły i życzliwy dla mnie, jak nie to wynocha, no to, to, to robię z siebie, za przeproszeniem, kogo? No. No płatna miłość, nie? jest prawda? Bóg nie jest nierządnicą, nie sprzedaje swoich miłości i nie mówi, że jak mnie przyjmiecie otwartymi ramionami, to przyjdę do was, a jak macie zamiar mnie ukrzyżować, to wynocha. Tylko przychodzi nas kochać, dlatego, że to jest Jego tożsamość. Nie? To jest Jego tożsamość, nie? że On przychodzi objawić tam swoją tożsamość Boga, który jest miłością, i który nas do tej miłości, do życia miłości, do losu miłości, do historii miłości zaprasza, żeby moja historia była historią miłości, a nie grzechu. I teraz to jest właśnie porażające, że jak grzesznik, jak grzesznik, którego historia jest historią grzechu, mogę wejść w historię miłości i miłość chce, żeby jej historia, historia miłości, stała się moją historią, historią grzesznika. I to jest porażające. Właśnie. I teraz właśnie dlatego moim życiem, moim jedynym wyposażeniem, bogactwem wszystkim jest Jezus. Jezus, który mi siebie dał, żeby mnie przekonać, żeby mnie zaprosić, żeby mnie wyposażyć. I tego Chrystusa chcę głosić. Nie? To On jest architektem mojego losu. On. on mnie prowadzi, On jest architektem mojego losu. I ja chcę być przez Niego prowadzony i chcę trwać przy Nim, tak jak On wytrwał przy Ojcu. Prawda, i chcę razem z Nim pochylać się. Z miłością troszczyć się. Nawet do tych, którzy nie dają żadnej nadziei wyleczenia, żadnej nadziei dawania efektów. Bo chodzi o owoce, nie efekty. A pierwszym z owoców jest miłość. Chodzi o to, żebym jarósł z miłości, żebym dawał miłość, i żebym ludzi mobilizował do wzrastania w miłości. Właśnie takie, jaka przyszła w Chrystusie. Tak się właśnie panuje nad demonami, że nie ulegam ich kusicielstwu, że ja sobie mogę prawda, zbudować lepszy los niż ten, do którego zaprasza mnie Jezus. Że jest coś lepszego, że warto oderwać się od Jezusa, oderwać swój wzrok, słuch od Jezusa, że warto szukać innego losu niż ten, który mi proponuje Jezus. To jest właśnie moja władza nad demonami. Uparte wracanie do prawdy w Ewangelii. Że ta prawda stała się moją prawdą, wtedy z natury rzeczy moje życie stanie się głoszeniem Ewangelii. Jeżeli ja rzeczywiście żyję zapatrzony, zasłuchany Chrystusa, towarzyszący Chrystusowi, to z natury rzeczy moje życie stanie się terapią. Czyli miłosnym pochylaniem się, miłosnym troszczeniem się o tych, którzy są słabsi, którzy są chorzy, chorzy nawet nieuleczalnie. W różnym sensie, którzy, o tych, którzy nie dają nadziei szybkich efektów, a może w ogóle nie dają nadziei efektów, bo ja znajduję radość w tym, że po prostu z Jezusem się nad nimi pochylam. Właśnie, Adam wpadł w pułapkę efektów, i ta troska o powierzony mu ogród rajski stała się dla niego upierdliwością, no bo przestał widzieć efekty, przestał smakować właśnie to, że w ogóle może. Razem z Bogiem się o to troszczyć, zaczął pytać o efekty. I to wtedy jest, to jest jeden z, właśnie jedna z takich pułapek, nie? pytanie o efekty. Dlatego Jezus od razu, prawda, daje im władzę leczenia chorób właśnie tych nieuleczalnych, nie? tych, które nie dają nadziei uleczenia. I ta władza, ta potęga, ta potęga leczenia właśnie chorób nieuleczalnych, niekoniecznie polega na tym, że tak pyk, prawda, ten chory wstaje. Tylko o wiele większą potęgą jest cierpliwie dzień po dniu z miłością z, o tego chorego się troszczyć, z radością, nie? że mogę to czynić razem z Jezusem, nawet jeżeli on z tego łoża boleści nigdy nie wstanie. Troszczyć się o ludzi prawda, takich, jacy są, chociaż nie przestają być grzesznikami. A dlaczego nie? właśnie dwunastu, dlaczego Kościół ma się troszczyć o ludzi, którzy nie przestają być grzesznikami, bo Kościół jest złożony z takich ludzi, którzy pierwsi doświadczyli tego, że Jezus dzień po dniu się o mnie troszczy, dzień po dniu mnie zaprasza do udziału w swoim życiu, chociaż ja jestem permanentnym grzesznikiem. Dopiero kiedy to odkryję, nie? że jestem zaproszony jako permanentny grzesznik i właśnie dlatego każdego dnia na nowo Jezus przychodzi mnie zapraszać, prawda, żebym codziennie na nowo opuszczał moją historię grzesznika i włączał się w historię świętego, trzykroć świętego prawda? Właśnie dlatego codziennie na nowo przychodzi mnie zapraszać, bo jestem permanentnym grzesznikiem. Wtedy przestanie mnie gorszyć to, że ja potrzebuję się troszczyć o moich braci i siostry jako permanentnych grzeszników. Że oni nie zmieniają się jakoś nadzwyczajnie, wyraźnie, nie wiadomo co. Czasami się zmieniają, czasami ja się trochę zmienię, czasami coś się we mnie ruszy, czasami coś się ruszy w moich braciach i siostrach. No to jest wtedy radość, tak? Ale chodzi o to, żeby mieć przede wszystkim radość tej miłości, która nie rezygnuje, nie poddaje się. Yy, idzie, powstaje, robi następny krok, potyka się, upada, znowu powstaje, robi następny krok, trwa, yy, prawda, na krzyżu do ostatniego tchu, miłości, która trwa razem z matką pod krzyżem do samego końca. Właśnie to jest radość, nie? To jest wasza radość. Nie? Radość nie jest w tym, że osiągnąłem jakiś nie wiadomo jaki efekt, nazbierałem nie wiadomo czego, nagromadziłem czy coś tam, nie? Czy doszedłem nie wiadomo do czego. Radość jest w tym, że nie ustałem w drodze. Nie ustałem w upartym włączaniu się w los Chrystusa, w życie Syna Bożego, w historię miłości, w historię Trzykroć Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.